Dziś w naszej telewizji internetowej goście nadzwyczajni. Pan Konrad Dulkowski, dramaturg, kierownik artystyczny Teatru Trzy Rzecze, dziennikarz, między innymi Radia 5 i autor sukcesu artystycznego teatru. I pan Rafał Gawoł, współzałożyciel i teatru, dyrektor, szef organizacyjny. Mówi się o nim, pisze człowiek, instytucja. Obaj Suwałk, pan jest absolwentem ELO numer 1, pan numer 2. Obydwaj witam panów serdecznie na suwalskich drogach. Trzy rzeczy. Teatr Trzy Rzeczy, to się rzadko spotyka. Skąd się wzięła ta nazwa? Myśmy mieszkali w Suwałkach, a jak się mieszka w Suwałkach, to się bardzo często jeździ do Białegostoku. I wielokrotnie przejeżdżaliśmy koło takiej miejscowości, która się nazywa Trzy Rzecze. To jest miejscowość przed Korycinem. Ten drogowskaz nas bardzo intrygował. Któregoś razu skręciliśmy w to miejsce i zaczepiliśmy w jakiegoś przechodnia, który stwierdził, że nazwa jest dosyć, ma ciekawą genezę. Z tej miejscowości wypływają trzy źródła i wypływają trzy strumienie. Ta legenda mówi, że nie wolno ich nazwać, że nazwanie któregokolwiek z nich przyniesie 10 lat nieszczęścia temu, który to zrobi. Te wszystkie źródła i strumienie z nich wypływające wpadają później do Biebrzy i mieszają się w jeden wielki nurt, który tworzy ogromną rzekę. I my, otwierając nasz teatr, który umieściliśmy w starej dzielnicy żydowskiej, w Hanajkach, w Białymstoku, w starym żydowskim domu, w przedsiębiorcy, który zginął w getcie, uznaliśmy, że jest to u zbiegu trzech ulic. Uznaliśmy, że to jest świetna alegoria. Ta nazwa jest świetną alegorią do tego, by opowiedzieć o tym, czym jest Białystok, Suwalszczyzna. Białystok tworzyły trzy kultury. Białoruska, polska i żydowska. Przede wszystkim oczywiście jest masa innych jeszcze. Trzy wielkie narodowości. I stwierdziliśmy, że wszystko co dobre na świecie, wszystko co najlepsze, najsmaczniejsze, bierze się z miksu kultur. Nie sposób jest ugotować potrawy z jedną przyprawą. I stwierdziliśmy, że to, że Białystok jest tak niezwykłym miejscem, którego mogą nam zazdrościć w całej Europie, bo tam się próbuje wprowadzać w multikulti, a my multikulti mamy od kilkuset lat, gdzie żyją ludzie różnych wyznań, różnych narodowości, zgodnie od tylu pokoleń, zasługuje na to, żeby tą nazwą nazwać teatr. Nazwa teatru Trzy Rzecze i stowarzyszenia. W Białymstoku wytworzyć taką modę wśród młodych ludzi na chodzenie do teatru, że wychodząc od nas z teatru, oni bardzo często powtarzają, że po raz pierwszy w życiu nie nudzili się w teatrze, bo nie zostali przyprowadzeni po raz kolejny na Orzenek Gogola, Fredrę albo Antygonę w prześcieradłach, co ma miejsce w polskich szkołach. My początkowo mówiliśmy, że nasz teatr powstał z pewnej niechęci do teatru, z tego, że co nam właśnie pokazywano, kiedy jeszcze chodziliśmy z klasami na wystawienia lektur, co nas i większość niestety uczniów straszliwie nudziło. Natomiast my pokazaliśmy młodym ludziom, że teatr to jest coś żywego, coś, co mówi o nich, mówi ich językiem, o rzeczywistości ich otaczającej, ich językiem nie tylko takim sensu stricte, ale także językiem wizualnym, językiem ich muzyki, bo nasze spektakle bardzo często odbywają się z towarzyszeniem na przykład zespołów rockowych grających na żywo. Czyli po prostu też mieszacie
rodzaje teatru, muzyka z różnych epok i w różnych stylach. I to pasjonuje. Zgadza się. Nasz teatr jest przede wszystkim nastawiony na dramaturgię współczesną. To, co nas interesuje, to jest opowiadanie o tym, o tu i teraz, komentowanie w pewien sposób różnego rodzaju zjawisk społecznych, pewnych procesów, które zachodzą. Nie wiem, ostatnio wystawiliśmy sztukę młodej, 23-letniej Białostoczanki, pierwszą w życiu, napisaną specjalnie dla nas, pod naszym kierownictwem sztukę, która opowiada właśnie o życiu tam, o życiu w Białymstoku, o życiu w mieście, z którego mnóstwo młodych ludzi chce uciekać, gdzieś do Warszawy albo do Londynu, bo tam się gdzieś duszą. Więc to jest temat jak najbardziej współczesny, jak najbardziej dotykający tych widzów, którzy zasiadają u nas na krzesłach na Młynowie. Tam jest, o ile pamiętam, gdzieś około 80 miejsc. Tak, około 80 miejsc, o ile początkowo bywało różnie z tą frekwencją, to w tej chwili jedyne problemy, jakie mamy, to takie, że czasami brakuje miejsca dla wszystkich widzów, którzy chcą przyjść na spektakl. Tak, zresztą to też jest tak, że my grywamy w tej chwili w całej Polsce. Jesteśmy chyba pierwszym teatrem, którego spektakl wszedł do repertuaru teatru dramatycznego miasta stołecznego Warszawy. Pierwszym teatrem z Białego Stoku. To jest sama legenda przecież, Holubek i cała. I wszyscy. Dokładnie tak, to jakby pokazuje, że potrafi się docenić to, co robimy. Zresztą sami śmiejemy się, że odwróciliśmy pewien trend, to znaczy do tej pory było tak, że z Białegostoku jeździło się do Warszawy na spektakle, w tej chwili z Warszawy przyjeżdżają do nas na spektakle, a sam spektakl Blackbird, który właśnie był pokazywany w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, będzie można zobaczyć 1 marca w Suwałkach. W Suwałkach 1 marca, gdzie w Soku oczywiście, w Soku, tak. To już lada chwila. Tak. Trafiliśmy tutaj na osoby w Soku, które chcą, mają ambicje na to, żeby by stworzyć pewien cykl ambitnych, ciekawych wystawień, spektakli, które chcą zaprosić na tą scenę i zdecydowano się, że pierwszym ze spektakli, który otworzy ten cykl, będzie nasz Blackbird. Jest to spektakl dosyć nietypowy. Konrad opowie więcej. Spektakl powstał na podstawie dramatu Davida Harrowera, szkockiego dramatopisarza, i opowiada historię spotkania po latach pedofila z jego ofiarą. Pierwszy raz bohaterka i bohater spotkali się i wówczas uciekli, kiedy on miał lat 30, ona miała lat 12. Uciekli z ich rodzinnego miasteczka, zostali schwytani. No i punktem wyjścia do spektaklu jest ich spotkanie po 15 latach, kiedy ona jako już dorosła kobieta odnajduje go. No i co z tego dalej wynika? No to zapraszamy do teatru. Cała historia ma podłoże jak najbardziej prawdziwe, bo to jest David Harrower opisał, bazował na takiej, na prawdziwej historii Toby Stubakera. To był amerykański żołnierz, który po stacjonowaniu w Iraku wrócił do Wielkiej Brytanii, przyjechał do Wielkiej Brytanii, tam stacjonował i poznał przez internet 11-latkę wówczas, uciekli razem. Przy czym mogą się troszeczkę rozczarować ci, którzy u nas szukają takiej taniej sensacji, czy też takiego tabloidowego widzenia świata, gdzie pokazuje się
naznacza się w łatwy sposób, kto jest ofiarą, kto jest... Czarny, biały, kto tak. jest tutaj, dobry. Tutaj przez wielokrotnie widzowie po wyjściu z tego spektaklu pytali nas, ale jak było naprawdę, ale to kim on jest, kim ona jest, jaka jest ich prawdziwa relacja? Zawsze odpowiadaliśmy, nie wiemy, trzeba sobie na te pytania samemu odpowiedzieć, bo wychodzimy z takiego założenia, że sztuka jest od tego, żeby pytania zadawać, a nie na nie dawać odpowiedź. Spektakl jest poruszający. Grając go w Warszawie mieliśmy sytuację taką, że już po wyjściu widzów na widowni została jedna kobieta i powiedziała, że ona musi jeszcze posiedzieć, że ona nie może od razu wyjść, bo zrobiło na niej to mocne bardzo wrażenie. Zdarzają się przypadki, że kobiety nie wiem, płaczą podczas tego spektaklu. Tak to jest napisane. Ciekawe jest też to, że spektakl został zagrany, ponieważ Trzy Rzeczy jest teatrem, który jest dosyć przewrotny. Znaczy jest teatrem współczesnym, mieści się w starym drewnianym domu. I jednocześnie jest teatrem niezależnym, który zatrudnia bardzo znanych i popularnych aktorów. I w tym spektaklu, Blackbird, występują też aktorzy, którzy są rozpoznawalni z aktualnych filmów, telenoweli. Czasami są zabawne sytuacje, kiedy widzowie nagle krzyczą, bo barwy szczęścia na samym początku. Nie rozumiem to. Czyli jak bolce, ale tak, przy pomocy. Na jednym z festiwali mieliśmy taką sytuację, że akurat obok odbywała się próba chóru kościelnego, no i nasza próba całkowicie tą ich próbę zdezorganizowała, dlatego że wszystkie panie przyleciały po autografy do naszego aktora grającego w Blackbird, do Tomka Sobczaka, którego znały po prostu z seriali telewizyjnych. Nie można uciec od głupoty telewizji z jednej strony, bo tak to ktoś z panów powiedział. No, w państwa teatrze to było powiedziane, że do oglądania głupot to służy telewizja. Natomiast prawdziwy teatr jest na Młynowym. Tym niemniej to... Tak. My po prostu staramy się to rozdzielać. Jest rozrywka i też każdy jej potrzebuje i absolutnie tego nie oceniamy. My sami lubimy czasami poglądać jakieś nawet głupie filmy. Natomiast chodzi o to, że nikogo nie oszukujemy, że u nas dostaną coś takiego. Czekamy na to przedstawienie. Rozumiem, że postaramy się tam być z kamerą, żeby obejrzeć przedstawienie i poprosić o opinię po.